Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Kongresu Nowej Prawicy. Konferencja odbywa się w związku z ogólnopolską akcją Stop Hałasowi na autostradach. Na początek się przedstawię. Krzysztof Czerepiuk, prezes regionu kujawsko-pomorskiego Kongresu Nowej Prawicy. Po mojej prawej stronie pan Łukasz Belter, wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy, jednocześnie jeden z inicjatorów tej akcji Stop Hałasowi na autostradach. Jeszcze tylko pragnę podziękować tutaj działaczom w wrocławskim ruchu Kukiz 15, którzy nam udzielili tego lokalu na konferencję. Także akcja dotyczy zbiórki podpisów pod zmianą ustawy o ekranach na autostradach. Chodzi o to, że chodzi o korektę obecnie obowiązujących norm hałasu na autostradach. I w całej Polsce odbywają się takie konferencje, odbywają się przede wszystkim zbiórki podpisów dla osób, które zagrożone są tym hałasem od autostrad. Generalnie dróg szybkiego ruchu u nas w kujawsko-pomorskim dotyczy to głównie w tej chwili autostrady, natomiast w najbliższym czasie też związane to będzie z S5, w której już w części ten problem występuje, natomiast w następnej kolejności to będzie trasa S10 między Toruniem a Bydgoszczą, najwcześniej planowana, a później z kolejnymi odcinkami. Teraz pozwolę sobie oddać głos panu Łukaszowi Belterowi. Dzień dobry Państwu, Łukasz Belter, wiceprezes Nowej Prawicy. Być może wydaje się to dziwne dla niektórych osób, dlaczego mają powstawać kolejne ekrany akustyczne przy budowanych drogach. Przecież Polska, jak się mówiło, ekranami stoi i jest ich za dużo, stoją w pustych polach przecież. No tak, faktycznie, bywały przypadki, że te ekrany akustyczne stawały w pustych polach. Te przypadki są udokumentowane i dzisiaj wiemy dlaczego, dzisiaj jesteśmy mądrzejsi o tą wiedzę. Problem budowy ekranów akustycznych w pustych polach dotyczył niesprecyzowanego zapisu w ustawie Prawo ochrony środowiska, który nie rozróżniał terenów faktycznie zabudowanych od przeznaczonych pod zabudowę. I zamiast sprecyzować ten zapis i dalej zabezpieczać ludzi przed hałasem i nie budować ekranów akustycznych w pustych polach, minister Korolec z Platformy Obywatelskiej w 2012 roku zdecydował się na inny krok, zdecydował się na podniesienie dopuszczalnych norm hałasu niezgodnie z zaleceniami Ministerstwa Światowej Organizacji Zdrowia i wbrew zaleceniom Ministerstwa Zdrowia, również wbrew ekspertom z różnych instytucji państwowych, takich jak Państwowa Higiena Pracy, czy na przykład Stowarzyszenie Liga Walki z Hałasem, które skupia wokół siebie wybitnych akustyków. Wystarczyło rozróżnić tereny faktycznie zabudowane od przeznaczonych pod zabudowę, żeby budować ekrany tam, gdzie są potrzebne i tam, gdzie mieszkają ludzie, a nie w pustych polach. Natomiast zdecydowano się na zupełnie prostszy krok, podwyższenie norm hałasu, tak żeby praktycznie w ogóle nie budować ekranów akustycznych. No, powody są proste. Ekrany akustyczne to bardzo duże koszty. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli koszt budowy ekranów akustycznych przy autostradzie może wynosić nawet około 8% całej szacowanej wartości inwestycji. Także jest to wspaniała oszczędność, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Natomiast jest to niechlubna oszczędność, jeśli chodzi o wymiar ludzkiego zdrowia. Zdrowie ludzkie ma wartość najwyższą. Jeżeli ktoś z Państwa choruje, to przypuszczam, że rzadko zdarza się, że oszczędza na lekarstwach. Budowa ekranów akustycznych to działanie prewencyjne, to jest zapobieganie schorzeniom, do których prowadzi nadmierna ekspozycja na hałas. I według raportu Światowej Organizacji Zdrowia nadmierna ekspozycja na hałas prowadzi do zaburzeń krążenia, bezsenności, sama bezsenność prowadzi do osłabienia organizmu. Kolejne schorzenia to depresja, choroby układu krążenia, choroby układu pokarmowego. To nie są rzeczy wyssane z palca. Proszę się zapoznać z raportem Światowej Organizacji Zdrowia, której notabene Polska jest członkiem i płacimy co roku ponad 15 milionów złotych za członkostwo Światowej Organizacji Zdrowia, z których to pieniędzy finansowane są właśnie takie badania, których później, na podstawie których są później formułowane wytyczne tej organizacji, których rząd polski nie przyjmuje i rząd polski wie lepiej, co jest lepsze dla ludzkiego zdrowia, a co nie. I jednym rozporządzeniem w 2012, jednym podpisem można było uzdrowić miliony Polaków. Bo problem hałasu to nie jest kilkadziesiąt tysięcy, tylko to są miliony, nawet ponad 10 milionów osób, które są w tym momencie narażone na nadmierną ekspozycję na hałas. Także to jest bardzo duża rzesza obywateli.
Nie mówimy tutaj o tym projekcie obywatelskim jako projekcie, który ma zabezpieczać mieszkańców tylko autostrad. To są wszystkie drogi, obwodnice, drogi ekspresowe, wszystkie przyszłe drogi, bo nie wiadomo, gdzie kogo los rzuci i kto będzie w przyszłości mieszkał, przy jakiej drodze. Jest to projekt długofalowy. A na czym on polega? Polega na zbiórce 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy obywatelskiej, tak aby normy hałasu w Polsce były zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Myśmy nie odkryli Ameryki, walczymy tylko o to, co jest niezbędne dla ludzi do normalnego funkcjonowania, o nasze zdrowie. Te normy obecne, które zostały podniesione w 2012 roku, są niekonstytucyjne. Artykuł 68 Konstytucji Rzeczpospolitej mówi, że każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia. Ten sam artykuł mówi, że władze publiczne są zobowiązane do zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska naturalnego. Hałas jest degradacją środowiska naturalnego. Jesteśmy po tej jasnej stronie mocy, stoi za nami Światowa Organizacja Zdrowia, stoją za nami wybitne organizacje, wybitni akustycy, stoi za nami Ministerstwo Zdrowia i wreszcie zwykli mieszkańcy, mieszkańcy, których życie zamienia się i zamieniło się w dramat po oddaniu dróg do użytku. Nie jesteśmy przeciwnikami budowy nowych dróg i to chcę zaznaczyć. Drogi powinny powstawać, one są potrzebne, ciągle ich brakuje, szczególnie w Polsce brakuje obwodnic miast, bo cały tranzyt idzie nieraz przez centra miast. Tak, taki przypadek jest na przykład, wiele takich przypadków na Śląsku. Natomiast jeżeli budujemy drogi, to nie oszczędzajmy kosztem ludzkiego zdrowia. Mamy dzisiaj możliwości techniczne, żeby zabezpieczać ludzi przed hałasem i możemy to robić i nie budujmy na głupiego ekranów akustycznych. Możemy budować wały ziemne, które nie uprzykrzają się kierowcom, nie zaburzają walorów estetycznych podczas przejazdu autostradą, tylko proszę pamiętać, że autostradą jedziemy raz na jakiś czas, a ludzie tam mieszkają przez całe życie. I teraz co jest ważniejsze? Nasze walory estetyczne, bo nam się nie podoba jazda tunelem ekranów, czy zdrowie tych ludzi, którzy tam mieszkają? Z hałasem to jest trochę tak jak z dymem tytoniowym. Jeżeli jest uprzejmy palacz, to zapyta, czy może palić w naszej obecności, ale każdy kierowca jest takim tak naprawdę nieuprzejmym palaczem, bo nikt się nie zatrzyma i nie zapyta, czy mogę przejechać obok twojego domu i wygenerować trochę hałasu. To my, proszę państwa, generujemy ten hałas, to nie droga. Każdy kierowca generuje hałas, bo hałas powstaje przy starciu bieżników opon z nawierzchnią asfaltową, a im wyższa prędkość, tym większy hałas. Ludzie, którzy mieszkają przy budowanych drogach, nie mieszkają tam dlatego, że mieli takie życzenie, tylko mieszkają tam dlatego, że los rzucił ich w to miejsce z dziada pradziada i nagle w tym miejscu wytyczono drogę. To jest ograniczanie wolności, wolności ciszy i stąd poparcie Kongresu Nowej Prawicy dla tej akcji, ponieważ my od zawsze walczyliśmy o wolność obywatela do decydowania o samym sobie. Jeżeli zestawimy z tym na przykład inne partie, załóżmy partia Razem, to oni blokują drogi. Po prostu w Rzeszowie zablokowali budowę nowej obwodnicy południowej Rzeszowa, ponieważ mieszkańcy protestowali. Nie, my chcemy budować drogi, tylko my chcemy zabezpieczać mieszkańców przed hałasem. Współpracujemy z wieloma organizacjami w Polsce, z wieloma stowarzyszeniami, z wieloma radnymi, z wieloma sołtysami. Hałas nie ma preferencji politycznych. Porówno szkodzi członkom Prawa i Sprawiedliwości, jak i członkom Platformy Obywatelskiej i wszystkich innych partii, którzy mieszkają w pobliżu dróg, które emitują hałas. Dlatego do naszej akcji dołączają ludzie bez względu na preferencje polityczne i zbierają podpisy pod tym projektem obywatelskim. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wiedzy i Rozwoju Wir Kopernik, które koordynuje również z nami zbiórkę podpisów i apelujemy do wszystkich państwa, tych, którzy mieszkacie w hałasie, ale i tych, którzy nie mieszkacie w hałasie, o pomoc, o zebranie kilku podpisów. Karty podpisów są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Wir Kopernik, www.wirkopernik.pl oraz na stronach Kongresu Nowej Prawicy. Pamiętajcie państwo, że nie wiecie, gdzie będą mieszkać wasze dzieci i wasze wnuki. To jest projekt długofalowy. W samym województwie kujawsko-pomorskim, tak jak mówił kolega, są te problemy. Jest gmina Brześć Kujawski, ale wystarczy przejechać się autostradą z Torunia do Włocławka. Gołym okiem widać, że tych ekranów tam brakuje. Niektóre są za krótkie, niektóre są za niskie. W pewnych miejscach w ogóle tych ekranów nie ma. I co teraz taki człowiek ma zrobić w starciu z systemem? Jednostka, której przeszkadza hałas,
nie ma praktycznie żadnych możliwości. Dlatego ten projekt Stop Hałasowi dla Autostrady to jest szansa dla takich miejscowości, dla takich jednostek w całej Polsce. My musimy się zjednoczyć, zebrać 100 tysięcy podpisów pod tym projektem i pokazać, że stanowimy siłę. Inaczej szanse są marne, ponieważ zarządcą drogi zazwyczaj przy autostradach i drogach szybkiego ruchu jest generalna dyrekcja, a oni opierają się na obowiązujących normach hałasu. I te normy hałasu to są zmienne, wprowadzane do programów, które obliczają i symulują, czy na podstawie szacowanego ruchu, czy ekrany akustyczne mają powstać w danej miejscowości, czy nie. I teraz jedynym rozwiązaniem lokalnych problemów w całej Polsce jest właśnie ten projekt ogólnopolski, ponieważ on zakłada zmianę norm hałasu, a to jedyna szansa dla milionów ludzi w Polsce. To tak pokrótce, projekt jest bardzo złożony i dużo by na ten temat mówić, ale bardzo Państwa proszę o zainteresowanie się tą tematyką, dotarcie do Państwa odbiorców i poinformowanie, że jest szansa, że można poprawić swój los. Dziękuję. Teraz poproszę ewentualnie Państwa o pytanie. Powiedział Pan, no to pewnie nie śledzę tego prawa, które obowiązuje, ale Pan powiedział, że jednym podpisem zmieniono normy hałasu. Teraz proponujecie Państwo zbieranie podpisów. Czy zabiegaliście Państwo o to, żeby innym podpisem przywrócić te normy do norm światowych, do norm, które będą zabezpieczały nasze zdrowie? Oczywiście, naturalnym kierunkiem jest zwrócenie się do przedstawicieli partii rządzącej, ponieważ to oni w tym momencie mają wszelką możliwość do tego, żeby jednym podpisem przywrócić te normy hałasu z 2007 roku, które zresztą wprowadził ten sam minister środowiska, czyli pan Szyszko. Nie ma zainteresowania ze strony partii rządzącej tym projektem. Tylko z drugiej strony jest tak, że już było ileś tam różnych projektów, nawet po prawie milion podpisów było składanych do parlamentarzystów. Nic. To prawda i to jest, zwrócił Pan uwagę na bardzo ważną rzecz, znaczy mówi się tak, że i tak zbierzecie te podpisy i projekt Wam zamrożą, być może nam zamrożą, ale to nie jest taki zwykły projekt, bo tak jak powiedziałem, stoi za nami Światowa Organizacja Zdrowia, stoi za nami Ministerstwo Zdrowia, stoją Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, wspierają nas mieszkańcy. No i załóżmy Państwo, że faktycznie zebraliśmy 100 tysięcy podpisów, złożyliśmy na ręce Marszałka Sejmu, projekt został zamrożony. Wystarczy zagłosować na Kongres Nowej Prawicy w przyszłych wyborach parlamentarnych. Problem hałasu dotyczy ponad 10 milionów obywateli. To więcej niż chodzi do wyborów. Jeżeli każdy z nich na nas zagłosuje, to będziemy samodzielnie rządzić w przyszłym parlamencie. Jeżeli zagłosuje na nas co dziesiąty, to będziemy częścią koalicji. Także zawsze zostaje jakieś wyjście. To nie jest jedyne rozwiązanie. To jest taki zew, to jest taki ostatni krzyk. A później będziemy zmieniać prawo już jako partia polityczna i ten projekt będziemy pilnować w Sejmie. Czy macie Państwo jakąś propozycję odnośnie zbierania, bo w tej chwili tylko zaproponowaliście, że każdy ma wejść na stronę, prawda, internetową i ewentualnie tam dokonać podpisu i jakby poprzeć tą kwestię. Czy jakiś inny sposób zbierania tych podpisów też proponujecie, czy tylko to na zasadzie właśnie tej internetowej? Czy jakieś akcje będą w dużych miastach, czy nie będzie tych akcji? Zbiórka podpisów wygląda w ten sposób, że docieramy do lokalnych liderów społeczności, sołtysów, radnych, ale docieramy również do ludzi, którzy są żywotnie zainteresowani rozwiązaniem tego problemu, ponieważ nieraz jest tak, że sołtys mieszka po drugiej stronie wsi i nie jest zainteresowany. Natomiast bardzo zainteresowani są mieszkańcy, którzy mieszkają w bezpośredniej odległości od drogi i to oni w tym takim obywatelskim zrywie podejmują się tej roli lidera i koordynacji zbiórki podpisów w danym lokalnym środowisku. I tak ta zbiórka podpisów wygląda. To właśnie mieszkańcy, którym najbardziej zależy na rozwiązaniu tego problemu i ci, którzy są pragmatyczni i widzą, że droga zostanie oddana do użytku w przyszłym roku,
już zbierają podpisy. My oczywiście robimy takie spotkania jak dzisiaj. Nieraz robimy zbiórki na przykład na festynach czy większych imprezach. I tak to mniej więcej wygląda. Natomiast na stronie internetowej Stowarzyszenia Wir Kopernik i Kongresu Nowej Prawicy można pobrać karty wzorów podpisów. To muszą być podpisy zebrane na papierze, a nie w internecie. To jest wymóg ustawowy. Jeśli pan pozwoli, mam przed sobą państwa broszurę. I faktycznie 16 decybeli w przełożeniu na rzeczywisty hałas jest to ogromna różnica, ogromny rozdźwięk. Ale interesuje mnie rzecz inna i proszę, żeby pan mnie oświecił, bo się na tym nie znam. Są normy FAO, proszę powiedzieć, czy w bezmiarze prawodawstwa unijnego są gdzieś zawarte normy hałasu dotyczące hałasu przy drogach. Jeśli są zawarte, czy jak bardzo nasze normy różnią się wówczas od europejskich i czy nie byłoby prostszą drogą wskazanie przed urzędami wspólnoty nie do pełnienia przez nasz kraj właśnie takich. Nie ma norm Unii Europejskiej, są tylko rekomendacje. Każdy kraj członkowski ma swoje własne normy i te normy mocno różnią się pomiędzy sobą w zależności od kraju członkowskiego. I stąd ten pomysł, żeby oprzeć te normy na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia. Proszę powiedzieć, jak wyglądają nasze obecne normy w zestawieniu z normami poszczególnych państw europejskich? Mówimy o Unii jeszcze. Mm-hmm. Powiem tak, na przykład Węgry mają jeszcze wyższe normy, jeszcze bardziej zliberalizowane normy hałasu niż Polska. Natomiast podam przykład Niemiec, bo on jest szczególny, gdyż minister środowiska, minister Korole w 2012 roku powołał się na ten przykład Niemiec, jako przykład, gdzie właśnie Niemcy mają wyższe normy hałasu niż Światowa Organizacja Zdrowia. Tak, tylko nie doprecyzował dla istniejących dróg, a dla nowo budowanych mają normy praktycznie zgodne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Niemcy po prostu sobie tak to rozróżnili. Jeżeli popatrzymy na normy zalecane Światowej Organizacji Zdrowia, to ona zaleca normy na poziomie w dzień, w terenie zamieszkanym na zewnątrz, czyli trzeba przyjąć, że to jest zabudowa jednorodzinna. To jest średnie rozrażnienie 50 dB, poważne rozrażnienie 55 dB. Obecne normy to 61, czyli o 6 dB wyżej w dzień. Natomiast w nocy Światowa Organizacja zaleca 40 dB, natomiast obecne normy w nocy to 56 dB, czyli o 16 dB wyżej. My w naszym projekcie dopuszczamy takie okienko tolerancji plus minus 5%, to właśnie, żeby można było łatwo rozróżnić tereny wielorodzinne od zabudowy jednorodzinnej. Natomiast proszę pamiętać, że decybel to jest skala logarytmiczna, to znaczy 1 decybel to jest do potęgi 10. Czyli jeżeli nasze normy odstają o 6 decybeli, to proszę sobie wyobrazić, jaka to jest skala i ile to jest głośniej. A w tej sprawie chodzi o drogi już istniejące, czy też nowo wybudowane w Państwa sprawie? To chodzi o wszystkie drogi i nie tylko o ekspresówki, autostrady, obwodnice, po prostu o wszystkie drogi, bo te normy hałasu mają zastosowanie do wszystkich dróg i jeżeli ten nasz projekt wejdzie w życie i będą normy dostosowane do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, to co do zasady będzie to mieć zastosowanie również do istniejących dróg. Każdy zapyta Państwa o pieniądze, no bo w sumie tutaj barierą są pieniądze, trudno oczekiwać, że czyjaś jest zła wola. Jak wygląda ochrona zdrowia w naszym kraju, każdy widzi. Zatem proszę powiedzieć, czy mają Państwo jakiś klucz technicznego lub już finansowy scenariusz? To jest bardzo dobre pytanie. Pieniądze na zapobieganie chorobom Polaków powinny być na pierwszym miejscu, ponieważ to jest, tak jak powiedziałem, dobro najwyższe i one zawsze powinny się znaleźć. W zależności od tego, w jakiej będziemy koalicji wyborczej, czy będziemy rządzić samodzielnie, to wtedy będziemy dostosowywać budżet tak, żeby ten projekt ochrona zdrowia, zapobieganie chorobom był jednym z najważniejszych. Natomiast w tym momencie ciężko mi mówić o konkretnych kwotach i komu zabrać, a komu dać, bo nie możemy w tym wymiarze o tym mówić na dzisiejszym etapie. No, to jest, w mojej ocenie jest to jeden z filarów generalnie dyskusji na ten temat. Komu
komu zabrać, by na to... Znaczy Kongres Nowej Prawicy od dawna postuluje, żeby w ogóle nie zabierać, tak? Postulujemy zniesienie podatku dochodowego, również CIT-u, podatku od spadków i darowizn. Chodzi o to, żeby wyzwolić energię obywateli i żeby rozruszać gospodarczo nasz kraj, Rzeczpospolitą. Pozostanie VAT, bo musi zostać, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej na dzień dzisiejszy i spodziewamy się wzrostu wpływu do budżetu właśnie z VAT-u, w związku z tym, że zlikwidujemy tą karę za pracę, jaką jest podatek dochodowy. I w związku z tym spodziewamy się nadwyżki budżetowej, z tych pieniędzy będziemy finansować budowę ekranów akustycznych nie w pustych polach, tylko tam, gdzie mieszkają ludzie, i to podkreślam, tam, gdzie one są potrzebne. A czy zechciał Pan rozwinąć sprzed chwili w trend, jesteśmy członkami Unii Europejskiej na dzień dzisiejszy. Co się kryje, co autor miał na myśli, mówiąc na dzień dzisiejszy? Kongres Nowej Prawicy od dawna postuluje opuszczenie Unii Europejskiej. Sprzeciwialiśmy się w ogóle akcesji do Unii, takie było nasze stanowisko. Jest to związane z olbrzymią biurokracją, która rozrosła się w Unii Europejskiej. To nie jest ten twór, który powstawał jako strefa wolnego handlu i te cztery podstawowe istoty Unii Europejskiej, czyli wolność przepływu kapitału, towaru, usług i ludzi, są nieodzowne i niezbędne w dzisiejszym życiu Europy. To znaczy, to są cztery wartości europejskie, które my popieramy jako Kongres Nowej Prawicy, one muszą pozostać i o taką Polskę będziemy walczyć, która nie będzie w takiej Unii Europejskiej, w której mamy normy i nie możemy kupić normalnej żarówki na przykład, tak? Tylko musimy kupić jakieś bardzo drogie LEDy lub halogeny, bo zwykłej żarówki tańszej nie da się kupić. Nie chcemy takiej Polski. Chcemy taką Polskę, w której będziemy mogli kupić normalną żarówkę i w której będziemy mieli złotówkę, a nie euro. I teraz odniosę się jeszcze do tego ostatniego apelu do prezydenta o to, aby przyspieszyć rozmowy akcesyjne, jeżeli chodzi o wstąpienie do waluty euro, bo jest to zrobione bardzo brzydki sposób, to znaczy jest to przedstawione w ten sposób, że albo będziemy w strefie euro, albo będziemy w strefie wpływów Rosji. I jest to nieprawda. Jeżeli nie będziemy w strefie euro, to będziemy w strefie wpływu złotówki, a nie rubla rosyjskiego, bo nie będziemy przystępować do Federacji Rosyjskiej. I stawianie sprawy w taki sposób jest wykręcanie kota ogonem. Co Pan powie, no się do tego, co Pan mówi, no te 80 parę procent Polaków, którzy chcą być w Unii, no przecież schodzimy, no ale Pan wywołał ten temat, 80 parę procent Polaków chce być w Unii. Ja też nie zamierzam, wie Pan, wozić sobą paszportu, gdy jadę do Niemiec. Nie chcę, ja chcę po prostu tam być. Znaczy to jest właśnie mylenie pojęć, bo po pierwsze... Znaczy ja rozumiem, że jest Schengen. No. Dokładnie, jest cztery podstawowe wolności w Europie, które powinny pozostać, to jest... przepływ, dowolny przepływ kapitału, usług, towaru i osób. I do tego nie trzeba mieć paszportu, można na dowód osobisty będzie dalej jeździć. Natomiast... Ale chodzi jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jedną rzecz, bo Pan powiedział, że 80% Polaków chce pozostać w Unii. To znaczy ja widziałem takie badania, które... Były badania, które pokazywały, że ponad 50% Polaków chce wystąpić z Unii, jeśli Unia narzuci nam przyjęcie kwot imigrantów. To w takim razie chcemy wystąpić z Unii. Proszę popatrzeć, Unia uruchomiła wobec nas artykuł, który może grozić sankcjami, tak? To też o czymś świadczy. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy, ale możemy być. W ciągu najbliższych miesięcy rozpoczynają się rozmowy o kolejnym budżecie. Cały czas są pogłoski o tym, że Polska może na tym dużo stracić w związku z tym, co się obecnie dzieje, jaki jest stosunek Komisji Europejskiej. No i tutaj też optyka się może zmienić, choćby jeśli chodzi o dopłaty dla rolników, mimo że one są cały czas niższe niż w Europie Zachodniej. Optyka się może zmienić. No to jest związane z pieniędzmi, z tym co, jak mówią klasycy liberalizmu, z tym co się widzi, a czego się nie widzi. Widzimy tylko to, co jest wydawane, a nie widzimy to, co jest zabierane. Prawda? I to jest też kwestia takiego długiego tłumaczenia, wyjaśniania, prawda? Bo takie oficjalne statystyki, które podają, jakie są wpływy z Unii Europejskiej i jakie są nasze wpłaty. Cały czas się mówi, że to jest cały czas netto, uzyskujemy więcej. Natomiast nie bierze się wszystkich innych spraw związanych z przystąpieniem do Unii i z wzrostem biurokracji, z traktatem lizbońskim i tak dalej, które powodują kolejne koszty dla przedsiębiorców. Być może Państwo znają, przecież tu z Wrocławka też sądzę sytuację przedsiębiorców, jak dawniej im się funkcjonowało, chociażby jak teraz, ile jest kolejnych spraw, które muszą się dostosowywać. Oczywiście nie tylko z Komisji Europejskiej, nie tylko
z Unii Europejskiej, ale też i własne tu pomysły, choćby kolejne tutaj pomysły teraz wchodzące od nowego roku, ten plik JPK i tak dalej dla przedsiębiorców, kolejne utrudnienia, to są koszty, Szanowni Państwo. Każdy przedsiębiorca powie, ile czasu rocznie spędza na robieniu przy papierkach, za przeproszeniem, zamiast generowaniu zysków. Tutaj chciałem jeszcze rozwinąć, kolega powiedział, co się widzi, co się nie widzi. No jeżeli wstąpimy do strefy euro, to też zgadzamy się na dług Unii Europejskiej. To są potężne ilości pieniędzy, które zostały wydrukowane. Polska nie zaciągała tego długu. Dlaczego mamy go teraz spłacać? Jeszcze wracając do projektu państwa, chciałam zapytać, dlaczego akurat państwo w tym momencie zajmujecie się tym tematem, skoro niektóre gminy już od 4 lat borykają się z tematem. Mam akurat styczność z pewną gminą tu na terenie powiatu włocławskiego, gdzie właśnie musiała poprzez walkę dochodzić do tego, żeby na przykład ekrany w końcu na pewnym obszarze zostały zainstalowane. Więc pytam dlatego, że no dość późno państwo, bo tych autostrad już troszeczkę powstało, temat, borykaliśmy się z nim, a teraz dopiero państwo. Ja powiedziałbym odwrotnie, powiedziałbym, że stosunkowo wcześnie do istoty problemu zajęliśmy się tym problemem. Dlaczego? Bo normy hałasu zostały zmienione niezgodnie z WHO pod koniec 2012 roku. Dopiero w 2013 zrewidowano projekty, bo to jest też praca biurokratyczna, żeby pozmieniać te wszystkie projekty, pousuwać ekrany, czyli załóżmy, że w 2013 zrobiono to, w 2014 zaczęto oddawać dopiero drogi do użytku już bez ekranów akustycznych, czyli pierwsze protesty zaczęły się, załóżmy, w 2014-2015 roku, a myśmy zareagowali w 2017, także to jest rok, dwa po pierwszych drogach, a te drogi, coraz więcej tych dróg będzie oddawane wkrótce. Także wydaje mi się, że w polityce perspektywa roku, jeżeli chodzi o tak złożony problem, no nie jest taką wielką perspektywą. Dziękuję.